Kościerzyna. Scheduled arrival time 7:29. Will arrive with a delay of about 22 minutes. The delay may change. Pieniądze wydane, trzy rzeczy kupione. Teraz idziemy jeść, a później pokażę jakie. W sumie to nie są słodkości, ale wyglądają jak słodkości. W sumie pokażę, jak później co kupiłam. Jesteśmy po jedzeniu. Zjedliśmy udon. Ja miałam taki bardziej tradycyjny, rybny, klasyczny. Mati miał bardziej intensywny. Oba były super dobre. Jako dodatek mieliśmy warzywa w tempurze i krewetki. Po 15 minutach zrobiła się już też kolejka na zewnątrz, więc idealnie wpasowaliśmy się w chwilę spokoju. Przy samym otwarciu. Jesteśmy najedzeni po korek i teraz idziemy dalej w stronę Zamościa. Jesteśmy w Zamościu już od kilku dni, tak naprawdę chyba od trzech. Paula teraz pracuje, ja wyszedłem na miasto, żeby zrobić kilka zakupów w centrum handlowym, jakieś prezenty jeszcze pod choinkę, ponieważ zbliżają się święta. Został niecały tydzień. I pewnie nie będziemy za wiele nagrywać w tym najbliższym czasie, mimo że trochę jeździmy i trochę się dzieje, to będziemy spędzać ten czas z rodziną. Ale jeżeli coś uda się zarejestrować, to na pewno pojawi się na filmie. Tymczasem żegnam się z wami, może zobaczycie jakieś przywitki, może ze świąt, może z czegoś innego. Także do zobaczenia. Dojechaliśmy do Krakowa. Jechaliśmy od godziny 6:40 do godziny 12:00 pociągiem Hetman. Trafiło nam się, że pierwsza klasa była zamieniona na drugą i jechało się bardzo przyjemnie. I tak, dojechaliśmy do teściów i będziemy teraz świętować tutaj. Jestem bardzo podekscytowana, ale troszkę śpiąca. Ale się cieszę. Thank you.
Pakujemy się. Misiu, jak się czujesz, że jedziemy już? Dobrze. Będziemy mieć całą noc z Krakowa do Gdańska. Trochę mnie to przeraża. Po 8 rano mamy być. Tak to wygląda. Może jeszcze coś nakręcimy na dworcu, jak będzie moment na to. Wracamy do naszego ukochanego mieszkanka. Pokaż, jakie perfumki kupiłeś sobie. Yves Saint Laurent. Libre. Witamy z pociągu TLK, numer, nie pamiętam. Serwuję McDonalda. Smacznego. Dzięki. Odjeżdżamy z Krakowa, nie? No. Trochę fajnie, trochę smutno. Jak zawsze. Pomachaj do kamery. Hejo! Nasz główny montażysta składa tutaj biurko. Już jest trochę złożone. Tam jest fotel. To będzie Pauli stacja pracownicza. Pokażemy już, jak Paula poskłada wszystko, jak to będzie wyglądać. A Mateusz idzie zdobyć pożywienie. Na polowanie, tak. Jak się czujesz w swoim nowym miejscu pracy? Witam w moim nowym biurze. Jestem zadowolona. Fajnie. Myślę, że w ogóle wygodne jest to krzesło. No i jest takie, jak ty mówisz, że się tak robi. Można się bujać i mieć bujane krzesło. Fajne. Tu ma takie, taką szufladkę. Ja w ogóle lubię taki styl, taki klasyczny bardziej, a nie, że taki nowoczesny, minimalistyczny. Lubię właśnie takie kształty różne. Fajnie, na razie jest pusto na tym biurku, coś tam się więcej może pojawić. A tu jest fajna opcja, że można sobie pochować tu przewody różne. Można mieć tutaj przedłużacz i mieć ładowarkę, nie wiem, do telefonu, do laptopa i ona... Ups! Przeżę i te kabelki wystają tylko tady na przykład. To jest temat naszego odcinka, ta szafa tutaj, która jest stara, brzydka i jest bardzo niefunkcjonalna i stwierdziliśmy dzisiaj trochę tak spontanicznie, z tamtą Paulą tam, która siedzi, że zmieniamy to. Zmieniamy tą szafę i Paula dzisiaj od rana projektowała szafę w Ikei. Masz gdzieś ten projekt? Pokażesz może. I będziemy sami ją rozbierać i ją poskładamy i zobaczymy, co z tego będzie i to pewnie będzie na vlogach, bo to duża zmiana u nas. Czyli będzie taki rozkład szafy? Tak, zaczęłam zastanawiałam się nad tym, ale ten wydaje mi się bardziej sensowny. Wszystko jest przemyślane. Koszt szafy to 3000, tak mówiłaś? 300 chyba, tak dokładnie. I 30 kg będzie ważyć. Więc najprawdopodobniej już wkrótce zabieramy się za rozkręcanie tej szafy i będzie znowu tu bałagan, jak nie wiem. Będzie grubo. Słuchaj, odkąd wróciliśmy do trochę, bo jakieś ciągle paczki przychodzą. Przychodzą jakieś paczki, jakieś rzeczy, kartony, rozpakowujemy się. Więc ciągle się coś dzieje, jeszcze nawet nie ma czasu, bo pracujemy ciągle. Ja całymi dniami. Ta szafa będzie naszym głównym celem w tym miesiącu. Mamy dzień drugi od podjęcia decyzji wczoraj wieczorem o tym, że zmieniamy szafę. No i co już tutaj Paula działa? Już wszystko jest rozebrane. Jeszcze nie wszystko. Ale to jest już wszystko rozkręcone. Tylko, że to jest wszystko połączone ze sobą, więc jeszcze nie mogę tego ściągnąć. Wczoraj wyniosłem jedne drzwi już do śmietnika. Jeszcze dwie pary tutaj leżą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Na pewno będzie o niebo lepiej, bo to co jest tutaj, to jest takie kurniane. Śmieszne to będzie skręcanie tutaj w tym. Ale to będzie tragedia. No. To będzie istna tragedia. Ja nie wiem, jak to zrobimy. Jakoś musimy to wymyślić. Ale patrzyłam na instrukcję obsługi w IKEA, no to tam jedną część możemy na leżąco i ją podnieść, a te boki możemy po prostu tak na stojąco, tak w pionie. To będzie dużo łatwiej. Przecież się nie zmieścimy tutaj. To jest taka klitka. No, zobaczymy, co wyjdzie z tego. Na razie wszystko wyciągnięte, tu część rozebrana. No i działamy dalej. Zobaczymy, kiedy nam się to w ogóle uda skończyć, no nie? No. Zaczęliśmy, dzisiaj jest czwartek. Czwartek 11. Tak, bo w sumie dzisiaj to się wszystko zaczęło. Wczoraj wieczorem nagraliśmy, że myślimy o tym, a dzisiaj zaczęliśmy. No i wczoraj wyciągnąłeś kilka rzeczy z szafy. O, wczoraj wyciągnąłem, tak. Rzeczy z szafy. Ja nie, bo już miałam dosyć myślenia o szafie. Dzisiaj zaczęłam akcję i tak to się dzieje. Dzisiaj. Spoko, myślę. A, no jeszcze jedne drzwi wyniosłem wczoraj. W nocy. Tak naprawdę. No ale tak, poza tym to dzisiaj wszystko się już odbyło. Szafa jest zamówiona, jest update ogólnie taki, że dzisiaj jest czwartek, szafa jest zamówiona i powinna być w sobotę. Zobaczymy, czy przyjdzie. Jestem spocona, brudna i zakurzona. Ja też. Zdzieramy wszystko ze ścian. A są tu cuda. No więc taki krótki update'ik z dzisiaj, co robimy. Dzień drugi, to drugi dzień jest, no nie? No. Dzień drugi naszych prac, widać moje okulary. Hej, walczymy, jutro ma przyjść szafa, zobaczymy, czy uda się tu coś ogarnąć przed tym przyjazdem szafy. Jaki update, Misiu? Ściany to ani nie są proste jakby w kącie, ale i też nie są gładkie. Mają dużo. To jest sobota, jest godzina 17 około, to jest dzień pracy nasz, który licząc wieczór czwartkowy chyba to trzeci, nie? No i taki jest update, że w końcu opowiadaj tu kierowniczko. Ściany są pozbawione kleju i innych różnych badziewiów. Ciekawe są tutaj te wypełnienia. Co było na tym. No to tak, staliśmy, byliśmy cali w kurzu i dalej wszędzie jest kurz. Next step to będzie grunt. Później tutaj załatamy właśnie te dziurki, na przykład tak jak tu. A później malowanie. Zaczniemy od sufitu na biało, później boki na kolor i ile nam wystarczy. No i szafa przyszła. Szafa przyszła, no. W wielu częściach. No tutaj są trzy. Tak. Przychodzi w 100 częściach. Czy będziemy mieli wyzwanie, bo musimy ją złożyć w tym pokoiku, gdzie była stara szafa, a jest mniej więcej podobny wymiar, więc nie będzie tak dużo miejsca, żeby się poruszać. Dobrze, to kończymy i jak coś będzie dalej zrobione, to będziemy robić sobie update. Wróciliśmy po chwili, tutaj Paula się przygotowuje do... a ja do robienia obiadu, a jeszcze byłem w sklepie i dokonałem zakupu ciekawego. Cheetos o smaku steka, to są japońskie cheetosy. Nie powiedziałabym, że to stek, ale spoko. No jak zupka chińska.
skończyłem szpachlowanie pomieszczenia. Zakryłem wszystkie chyba dziury, które uważałem, że trzeba zakryć. Pola sobie odpoczęła, miała ciężki dzień, robiła też inne rzeczy tutaj, więc ja zająłem się tym szpachlowaniem. To był mój drugi raz w życiu. Czy mi dobrze poszło? Pewnie nie do końca, ale na to pomieszczenie, czyli na taką garderobę to wystarczy. Jest godzina chyba już prawie 11 wieczorem, więc kończymy dzisiaj. Pewnie będziemy jutro w niedzielę składać szafę, może wieczorem. Zobaczymy zresztą, bo jeszcze musimy pomalować to pomieszczenie. To pewnie rano. No, coś tam będziemy działać. Także to tyle na dzisiaj i kończymy relację z dnia trzeciego, tak naprawdę tego mini remontu, i zobaczymy co dalej. Także do jutra, do niedzieli. Witamy, mamy niedzielę, teraz jest godzina 16, może troszkę po. Szefowa tutaj wykończenie prowadzi. Pomalowaliśmy, jak widać, ten kawałek tutaj i z tej strony jeszcze. I jaki jest w ogóle plan, bo my nie wiem, czy określiliśmy jasno, co my tutaj zrobimy, bo my mówiliśmy o malowaniu wszystkiego na ten kolor chyba pistacjowy. Ale nie, już nie. Plan się zmienił. Plan wygląda następująco. Malujemy drugi raz sufit, bo tutaj jak widać jest takie odcięcie, tu było malowane, tu było wcześniej niemalowane i jeszcze odchodzi coś z sufitu, ale nie zajmujemy się tym teraz, udajemy po prostu, że tego nie ma. Bo tam będzie szafa i jakoś się to ukryje. Nie chcę się z tym bawić. Drugi raz malujemy białym. Sprzątamy z podłogi. Podłoga zostaje od... jak to się mówi? Renowacja? Odnowiona? Nie. No nie wiem. Troszkę ją tak... Impregnowana czymś? No nie wiem, no coś powiedzieć. Takiego. Kupiłam jakiś specyfik na parkiet, zobaczymy. Więc tak, podłoga. Ustawianie szaf, no, przykręcanie, montowanie, a tutaj to zostanie na koniec, jak już wybierzemy tapetę i w ogóle kolorystykę, bo mój misio zmienił koncepcję i ja ją teraz bardzo chcę wprowadzić w życie, czyli tapeta tu i tu, a na dole taka boazeria jakby. To będzie robione ręcznie przez nas, klejone takimi deseczkami w Leroy Merlin. I to będzie taka imitacja boazerii. Taki plan. Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie cozy. Oby, oby. Jeszcze wymienimy tą lampę, co tutaj mamy, na jakąś taką bardziej fancy, jak się uda, nie? Taką fajną. No. Żeby pasowała do tych tapet i tej boazerii. Tak. Czyli zobaczymy. Tak jest. Także działam dalej. Jest godzina 22, poniedziałek wieczór. Dzień czwarty chyba. Dzień czwarty. Pola teraz zmęczona. No ja już wymiękam tym remontem. Ale co tu się odbyło? Co tu się dzieje? Patrzmy. Jest szafa. Prawie na całą szerokość i wysokość tego pomieszczenia. A, razie to obudowa. No, budowa. No, ale już sporo zrobione. Ale na dzisiaj koniec. Jutro kończymy środek szafy. Tutaj na przykład ten środek to już jest w ogóle finito jakby. To jest tyle. Mój, Matiego i na walizkę. Po bokach jutro będą półeczki, także już będzie zagospodarowana, można się będzie wprowadzać. Ale ciąg dalszy. To będzie walka z tapetą. Musimy wybrać. Musimy ją położyć dobrze. Położyć, no. będzie hardcore trochę, bo... Bo te ściany, tutaj wszystko jest krzywe. Wszystko. Podłogi, ściany. Więc będzie zabawnie. Witajcie kolejnego dnia, właściwie wieczora, bo już jest po 20. Mamy dzisiaj wtorek i kolejny update naszego remontu. Teraz Paula, która jest dzisiaj wyjątkowo za kamerą, Maja przed kamerą, pokażę wam, co tu udało się już stworzyć. Większość w sumie ona zrobiła. Możesz przejść tu i pokazać naszą wspaniałą szafę, która nie jest jeszcze do końca jakby zagospodarowana, ponieważ musimy zrobić tutaj otwory i
jakby spiąć te szafy, żeby one były ładnie ze sobą powiązane. Więc tak to wygląda na chwilę obecną. Byliśmy dzisiaj również w sklepie nabyć to, o czym mówiliśmy wcześniej do odcinka, tapetę. I tapeta będzie wyglądać tak. Będzie na całej ścianie i tutaj mamy takie deseczki. Coś takiego, które będą tutaj. I tu będzie biały kolor jakby, i na tapeta jest pod to kupiona do pomalowania. Deseczki będą białe, więc dotąd będzie biała, a później będzie tapeta. Będzie bardzo ładnie, zmienimy też to światło. I w sumie na razie mamy tyle z tych rzeczy, które zrobiliśmy. Musimy się dowiedzieć, jak wywiercić te dziury, czy mamy odpowiednie wiertło do tego. Jak już się dowiemy i ogarniemy, to pewnie to pokażemy i myślę, że będziemy to robić już jutro. Dzisiaj jesteśmy zmęczeni i to tyle na szybko z tego remontu. Do zobaczenia w środę. Daliśmy radę, teraz właśnie połączyliśmy tą szafę, tak jak po instrukcji. Na naszym krzywym podłożu. Tak, na naszym krzywym podłożu. Będziemy teraz wiercić co? Dziury w betonie. No może. Zobaczymy, jak wypijemy kawę. Zrobimy jedną i zobaczymy. Tak. może się blok nie zawali. No, może. Rozrabiamy klej. Nakładamy na ścianę. Próbujemy przykleić równo tapetę. Co będzie naszym pierwszym razem, więc... Dzisiaj jest dzień pełen, nie mam pojęcia, co robię. Także tak. Tak, no jedyne, co robiliśmy ostatnimi południami, to tam ogarnęliśmy tutaj szafę, zagospodarowaliśmy. I teraz właśnie ta ściana i tamta ściana, no, to nam zostało, ta druga część jakby prac. Ale jak tam praca? Zaczęliśmy godzinę temu nakładać mniej więcej, nie? Może półtorej? Godzinę? To już dwie? Ile zleciało? Nie, dużo zleciało czasu. No ale nawet nam to idzie, chociaż ściana jest krzywa i naprawdę ciężko to się robi. Jak widzicie, tak to wygląda. I powoli kończymy tą górną część. To będziemy jeszcze później docinać u góry. I tu jest do tego momentu na ścianie. Ciekawie to wygląda w tym świetle teraz. Jest 23. I co, jesteś zadowolona z dzisiejszych prac? Tak. Myślę, że zrobiliśmy naprawdę dobrze, biorąc pod uwagę trudności, czyli krzywizny wszelkie. Tuż co jest krzywe. Więc naprawdę spoko i nawet o dziwo lepiej nam wyszła tapeta ze wzorem. Naprawdę nie widać za bardzo tych łączeń i jest taka jednolita, a ta biała no to trochę gorzej, ale to chyba dlatego właśnie, że jest tańsza i jest jakaś taka bardzo dziwnie się z nią pracuje. Ale myślę, że jest fajnie i jak dokończymy, to już naprawdę będzie cute. Nie obyło się bez fuck-upów oczywiście, ale to się zakryje jakoś. Nikt nie musi o tym wiedzieć, że to się stało. To tyle ze mnie na dzisiaj. Mamy niedzielne południe i jak widać prace postępują. U mnie w kuchni, bo ja jestem dzisiaj kucharzem.
Paula tu projektuje dolną część, jak widać, próbuje to dopasować było równo, a na tych ścianach nie jest to proste. Znaczy, możesz powiedzieć, co tam uważasz po tych przymiarkach? Po pierwsze, uważajcie na kupno deseczek, bo niby jest napisane, że one mają metr, a każda jest innej długości tak naprawdę. Więc to też jest już problematyczne, bo w niektórych miejscach jest idealnie, w niektórych jest właśnie przestrzeń. Ogólnie jest ciężko na krzywych ścianach zrobić coś prostego, ale idzie. Myślę, że i tak nie ma tragedii. W sumie ja to jestem zadowolona. No i co teraz będzie, jak już przymierzymy te dyski? Trzeba je przykleić, tak? I potem będziemy malować. Tak, przykleić. Mam taki klej montażowy. Czy malować będziemy je przed przyklejeniem? Nie. Wszystko najpierw przyklejamy. Później ewentualne braki dajemy tym akrylem. Zamaskowujemy różne dziurki, braki i takie tam rzeczy. I na sam koniec farba. Okej. Okay. No to odezwiemy się, jak będziemy działać dalej. Dzięki. Powoli kończymy, nie? No. Ten remont. Ogólnie zostały takie detale, nie? Ale detale robią różnicę, żeby to wszystko wyglądało. Paula maluje, a Mateusz gotuje obiad i kręci wideo. Ale jak już skończę, to jest druga warstwa teraz farby. Jak skończę, to już będzie prawie finito. Dobra, to chyba nie wiem, czy to jeszcze będziemy w sumie pokazywać z tego remontu, czy po prostu już pokażemy, jak to na końcowo wygląda, jak będzie lampa i wszystko. No zobaczymy. Może jak kupimy jakąś lampę, to pokażemy, jaką kupiliśmy przed montażem. Ale generalnie, no, kończy się ten remont, który w sumie trwa już 2 tygodnie ponad, nie? Nie, no, drugi tydzień. A, drugi tydzień, dobrze. Mówisz, bo w czwartek zaczęliśmy i w pierwszy weekend, piątek, sobota, niedziela działaliśmy, potem przez tydzień i teraz jest poniedziałek. Czyli w sumie 10 dni jakoś, czy 11? Coś takiego. No. Za 3 dni będą 2 tygodnie. Dobra, to kończymy, nie? No. Relacje i jeszcze zobaczymy się kiedyś tam, na pewno coś zupdate'ujemy. Kiedyś się zobaczymy. Kolejny update mamy dzisiaj. Materac! Nowy materac, super twardy, bo bolały nas plecy od spania na miękkim. Kupiliśmy za materac i teraz naprawiliśmy ten błąd po 2,5 roku. No. I zobaczymy, jak nam się będzie spało, nie? Czuję, że mnie teraz tak plecy, on jest taki twardy. Czuję, jak mi się teraz tak... Ała... Wymieniamy? Wszystko. Nie, nie. No, jestem ciekawy, czy będzie lepiej. No, ale jest totalnie inaczej niż na tamtym dziadku. Śmiesznie. Tak twardo. Ciekawe, czy w ogóle... No, dopiero jak tyłkiem na... z całym jakby tym siadam, to czuję, że coś tam się rusza, a tak to... Nie. Co do naszego przedpokoju, to jest praktycznie skończone. Jeszcze mamy detale, no ale to właśnie już będziemy pokazywać, jak je zrobimy po prostu. Tak. Nie ma sensu już tam. Mamy przyciąć tapetę, lampkę zawiesić, której jeszcze nie mamy. No ale to będziemy pokazywać. Tak. No, a teraz to jest kolejna rzecz, którą wymieniamy w tym mieszkaniu. Jeszcze ja będę wymieniał biurko i fotel w najbliższym czasie pewnie jakoś. Pomagaj ładnie. Super. Super, Paula. Super. Pa, pa. Hej. Witamy się z Wami po dłuższej przerwie, jak dla nas. Bo remont skończyliśmy na początku lutego. Teraz mamy 18, więc nie mogliśmy się zabrać na nagranie tego, tej końcówki naszego remontu. Na początku lutego moi rodzice przyjechali w odwiedziny i tata nam pomógł w sumie dokończyć już ten remont. Okazało się, że mamy bardzo otwarte ściany i nasza wiertarka, mimo że udarowa, no to nie dawała sobie rady. I również za jednym zamachem przymocował nam taki karnisz na zasłonę, bo nie będziemy mieć żadnych drzwi, po prostu mamy taką zasłonkę. Myślę, że to fajnie wygląda. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego małego remontu, bo wcześniejsza szafa nie była
wygodna w użytkowaniu. Teraz mamy też satysfakcję, że zrobiliśmy to sami i zdecydowanie lepiej korzysta nam się teraz z tego naszego kącika garderobianego. Jedyna rzecz nam została jeszcze do zakończenia takiego full tego remonciku, to jest doklejenie chyba metra tapety, bo nam nie wystarczyło i byłby to koniec. Teraz mamy nową zajawkę, jaką jest zdrowe odżywianie, utrata kilogramów po naszym życiu. Hulajdusza piekła nie ma. I teraz w sumie to jest taki nasz cel, trochę schudnąć, trochę odżywać się lepiej. I to będziecie mogli zobaczyć już w następnych odcinkach, nasze zmagania, jak to wygląda. I chodźcie z nami, jeśli macie ochotę.